Yeah. Na Poznań Motor Show, pierwsza największa impreza motoryzacyjna w Polsce, około czwarta największa w Europie. Jesteśmy tu dla Was, żeby pokazywać Wam wszystkie nowinki ze świata samochodów grupy WAG. Jesteśmy na targach w Poznaniu. Naszym debiutem w tym roku jest Panamera Sport Turismo. Jest to już kolejna odmiana naszej limuzyny sportowej. Tym razem w nieco bardziej praktycznej wersji z nieco większą przestrzenią na bagażnik. Co jest bardzo ważne, też próg załadawczy tego samochodu jest zdecydowanie niżej, także no, jeszcze bardziej ten samochód jest uniwersalny, przez co możemy go stosować zarówno jako wyjazdy na tory w weekendy, ale też jednocześnie możemy wrzucić rower do bagażnika i pojechać na fajny wypad w górę. Co jeszcze jest ważne, w tym roku pokazujemy kolejną premierę, czyli 911 GT3 Cup. Jest to, można powiedzieć, najbardziej popularny na torach wyścigowy samochód w tej serii. Oczywiście jest to auto zbudowane na bazie naszego seryjnego modelu. To jest też fajne, możemy w łatwy sposób pokazać, jak wygląda ten transfer technologii, czyli jak technologie, które są testowane na torze, finalnie trafiają do aut seryjnych. Okay. Skoda Octavia najnowszej generacji, z racji tego, że na co dzień jeżdżę pierwszą generacją tego auta, sentyment dość duży. Pomimo tego, że jest to świeży model, dużo nowości, dużo elektroniki, dużo udogodnień, jestem wręcz zaskoczony, że pewne elementy pierwszego modelu, jak chociażby te przełączniki od szyb czy włącznik świateł, cały czas pozostało to niezmienione. Fajnym bajerkiem dla mnie jako czystego użytkownika szarego kowalskiego auta, bardzo fajnym mykiem, co grupa WAG zastosowała, to są chociażby te składane fotele, które jednym przyciskiem same się złożą, nie trzeba tam nic kombinować, podnosić, wyciągać. Bardzo fajne w odczuciu auto. Jaki silnik tu akurat w tym modelu? Mamy 150 koni, 2.0 TSI, 7-biegowa skrzynia automatyczna DSG, napęd 4x4. Bardzo przyjemny. Thank you.
Znajdujemy się obecnie w modelu Audi SQ5. To jest premiera na targach poznańskich. Model, który obecnie wyposażony jest w silnik benzynowy. Silnik V6 z turbodoładowaniem. Moc generowana przez ten silnik to 354 koni mechaniczne, co wprawia ten samochód w ruch, przyspieszając od 0 do 100 km na godzinę nieco powyżej 5 sekund. Samochód SQ5 ma szereg różnego rodzaju dodatkowych elementów zewnętrznych, które go wyróżniają. Na przykład zawsze w modelach S są lusterka, które są w kolorze aluminium. Dodatkowe ospoilerowanie. Samochód jest również niższy o 25 mm od zwykłej wersji Q5. To, co ten samochód wewnątrz dodatkowo wyróżnia na tle zwykłego modelu, to jest wyposażenie. Tu widoczne wyposażenie, na przykład aplikacje, które są wykonane z włókna węglowego, tak zwanego karbonu, które znajdują się zarówno na panelach bocznych drzwi, jak i na desce rozdzielczej. Samochód SQ5 może być traktowany również jako samochód rodzinny. To są jego walory, jest niesamowicie uniwersalny. Jak spojrzymy na wnętrze, na ilość miejsca, szczególnie na tylnej kanapie, widać sporo miejsca w porównaniu do poprzedniej wersji. Tylna kanapa może być również przesuwna. O 10 cm możemy przesuwać całą kanapę do przodu, dzięki temu powiększać również pojemność bagażnika, bo standardowa pojemność bagażnika to jest 550 litrów, ale dzięki przesuwnej kanapie możemy ją zwiększyć nawet do 610 litrów. Nowością w tym segmencie, bo do tej pory w Q5 tego nie było, są światła w pełni LED-owe, a dodatkową opcją są światła matrixowe, czyli światła, które doświetlają zakręty, światła, które wyciemniają również pewien obszar, żeby nie oślepiać samochodów, które znajdują się przed nami, i do nawet 5 różnych obiektów samochód jest w stanie zanalizować i podróżować na światłach tak zwanych drogowych, nie oślepiając innych. Dzięki temu kierowca ma cały czas perfekcyjną widoczność. Wzmaga to na pewno poziom bezpieczeństwa. W tej chwili znajdujemy się w modelu Audi R8 Spider. To jest wersja, która debiutuje na polskim rynku. Samochód niesamowity, wyposażony w silnik wysokoobrotowy, wolnosący. To jest jeden z niewielu samochodów, który jeszcze ma tak zwaną tradycyjną budowę silnika. 10 cylindrów, wysokie obroty, 9000 obrotów na minutę przy mocy maksymalnej. Moc maksymalna tego samochodu to 540 koni, co powoduje, że przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę to czas tylko 3,6 sekundy. Samochód w wersji otwartej, czyli można złożyć dach. Dach jest miękki, ale dach jest również izolowany akustycznie. Dach jest trójwarstwowy, dzięki temu ten samochód można użytkować równie dobrze latem, jak i zimą. Co typowe dla Audi, samochód wyposażony w napęd na 4 koła quattro. To na pewno powoduje większy stopień bezpieczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony na pewno wpływa również na dynamikę jazdy na zakręcie. Szereg różnego rodzaju udogodnień dla kierowcy, przykładowo kierownica wyposażona w dodatkowe funkcje, oprócz obsługi nawigacji, obsługi multimediów, znajdują się na kierownicy przyciski startu i startu silnika, przycisk również do zmiany układu jezdnego, tak zwany Audi Drive Select. Wybierając tryb komfortowy, jedziemy komfortowy, wybierając tryb Dynamic, samochód przełącza się na sportowy styl jazdy. Dodatkowo jest przycisk Performance. Za pomocą tego przycisku możemy wybierać rozkład momentu obrotowego, który
przekazywany jest na przednią i tylną oś i dostosowany do warunków jazdy. Czyli jeżeli jest mokro, to jest tryb jazdy po mokrym. Jeżeli chcemy jechać po suchym, to inny moment obrotowy przekazywany jest na tylną oś. Jest go zdecydowanie więcej. W trybie race samochód staje się bardzo agresywny, ale dzięki temu te czasy osiągane na przykład na torze zamkniętym są zdecydowanie najlepsze. Siedząc we wnętrzu, to można zauważyć, że tu jest tak zwana deska rozdzielcza w stylu monoposto, czyli okalająca kierowcę z lewej strony, z prawej. To jest nawiązanie do naszych bolidów, które ścigają się w wyścigach Le Mans. Dzięki temu kierowca się czuje taki zintegrowany z samochodem. Skrzynia biegów również w układzie, szyb by wire, wirtualny kokpit, czyli wszystkie te najnowocześniejsze rozwiązania, które można w Audi w innych modelach spotkać. Wiemy na pewno, że Audi R8 dzieli niektóre elementy, m.in. silnik V10 fenomenalny, z modelami Lamborghini, m.in. z Huracanem. Jakie jeszcze elementy tego samochodu są dzielone z modelami z gamy Lamborghini? Generalnie to jest układ jezdny. Huracan to jest wersja również silnikiem V10, tylko z wzmocnionym silnikiem, to jest 610 koni. My taką wersję również mamy, ale w nadwoziu coupé, tam też jest również 610 koni. Co jest jeszcze wspólnego? Na pewno skrzynia biegów, na pewno przeniesienie napędu, na pewno układ hamulcowy, który może być dostępny w samochodzie w wydaniu ceramicznym. Czyli to wszystko, co powoduje przeniesienie mocy momentu obrotowego na jezdnię. To są elementy wspólne. Natomiast nadwozie, wnętrze samochodu, wyposażenie, to już każdy z producentów decyduje, co tak naprawdę chce mieć na pokładzie. Lamborghini jest bardziej samochodem takim ostrym, agresywnym, natomiast w Audi kierowcy cenią sobie odrobinę więcej komfortu, stąd też klimatyzacja automatyczna, stąd też system multimedialny, stąd też również system Bang & Olufsen, który w tym samochodzie się znajduje, nagłośnienia, który posiada 14 głośników i dzięki temu ten dźwięk jest nie tylko w układzie stereofonicznym, ale również przestrzennym surround i można się poczuć jak na hali koncertowej. No i dzięki temu, mimo że mamy pełen komfort dookoła siebie, nie musimy rezygnować ze sportowych doznań i wszystko jakby możemy mieć tak w pakiecie. Jest, tak jest. No słuchajcie, sam na sam z Audi R8 w wersji V10 Spider, naprawdę fajne przeżycie. Znajdujemy się teraz w Nowym Arteonie, nowa flagowa limuzyna Volkswagena. Auto 5 cm dłuższe rozstawem osi względem Passata, wyposażone we wszystkie najnowsze rozwiązania technologiczne, asystujące, zarówno też infotainment, który teraz ma w topowej odmianie ponad 9 cali, sterowanie gestami, wirtualny kokpit, który można idealnie dopasować pod swoje potrzeby. Jeżeli chodzi o asystentów, aktywny tempomat w standardzie wraz z utrzymywaniem w pasie ruchu, opcjonalne wykrywanie pasów w martwym polu, bądź asystent, który zatrzyma samochód w momencie, kiedy kierowca zaśnie bądź zasłabnie. Ceny zaczynają się od 127 700 zł z motorem 1.5 TSI 150 koni najnowszej generacji. Najmocniejsze warianty benzyna 2.0, 280 koni zawsze z napędem na 4 koła i aktywnym zawieszeniem. Jeżeli chodzi o diesla, jednostka znana z Passata, biturbo 240 koni. We'll be right back.
wewnątrz Seata Leona, to jest wersja ST Cupra, czyli najnowsza propozycja ze stajni Seata, jeśli chodzi o taki usportowiony samochód rodzinny. Kiedyś pamiętamy Leony, to były takie zgrabne hatchbacki, typowo nastawione, że tak powiem, na, nazwijmy to, młodzieńczych kierowców. Teraz to jest raczej samochód rodzinny. Mimo takiego trochę rodzinnego charakteru samochodu, mamy duży bagażnik, mamy dużo miejsca w środku, jest zachowany, są zachowane te sportowe aspiracje, mamy takie fajne przeszycia w kolorze nadwozia, mamy skrzynię 4Drive DSG automatyczną oczywiście, mamy kubełkowe fotele, mamy mocny silnik, także bardzo fajny samochód dla, nazwijmy to, ojca z rodziną, który wciąż gdzieś tam w żyłach płynie mu taka sportowa krew. To już koniec naszej krótkiej relacji z poznańskich targów Motor Show. Dajcie nam znać, czy materiał, który dla Was przygotowaliśmy, Wam się podobał. Lajkujcie, komentujcie i napiszcie, które auto z przedstawionych przez nas Wam najbardziej się podobało. Do zobaczenia wkrótce w następnych odcinkach.